Dzień dobry, moim gościem jest senator Ireneusz Niewiarowski. Dzień dobry Państwu. Panie senatorze, 2011 za nami. Co dla Pana było w tym minionym roku najważniejsze? No, bardzo wiele tych wydarzeń bym musiał wymienić, ale myślę, że dla Polski, dla kraju to był bardzo dobry rok. Bardzo dobry i w wymiarze gospodarczym. Nie ziściły się czarne przepowiednie, że tu będzie trudno, załamanie i tak dalej. Ponad 4% wzrostu, świetny eksport, świetny popyt wewnętrzny. Na tle krajów europejskich, szczególnie strefy euro, wypadamy bardzo dobrze. Coraz częściej Polska się stawia jako wzór tutaj zachowań, działań takich, no, które dają i stabilizację, i wzrost. Również polska prezydencja bardzo dobrze oceniana. Ale trudna. Trudna z względów zewnętrznych, czyli przede wszystkim kryzys euro, kryzys gospodarczy, kryzys finansowy. Na pewno też trudne wyzwanie dla całej Unii, wydarzenia w północnej Afryce, działania z tego wynikające. To wszystko powodowało, że prezydencja rzeczywiście była bardzo trudna i na tym, w tej sytuacji Polska szczególnie dobrze wypada, bo jest oceniana ta prezydencja znacznie wyżej jak poprzednie, jakie były w innych krajach, a były w znacznie łatwiejszych warunkach przeprowadzane. Więc sprawdziliśmy się, jest kilka sukcesów, kilka rzeczy się może nie udało, ale pewne prace, które będą prezentować już za prezydencji duńskiej, no, myślę, że dadzą owoc, na przykład tutaj patent europejski, gdzie prace trwają już 30 lat i Polska doprowadziła do samego końca i weto Holandii między innymi spowodowało, że nie ma rozwiązania, ale w prezydencji duńskiej zapewne nastąpi, więc myślę, że ta sytuacja gospodarcza na tle tego, co się w świecie i w Europie działo, i prezydencja, no to są te dwie rzeczy, które wyróżniają nas bardzo pozytywnie. No i rzecz taka zupełnie wewnętrzna, już to wybory. Po raz pierwszy sukces Platformy Obywatelskiej powtórny, koalicji rządzącej, ten sam premier po 4 latach, to świadczy, że system polityczny się stabilizuje i że Polacy dobrze oceniali poprzednie 4 rządy. I to też daje pewne nadzieje na następne 4 lata, które chociażby z powodu tego kryzysu i wielu niewiadomych, bo my nie wiemy, jak ostatecznie się zakończy kryzys euro, no dobry dają prognostyk, że sobie dobrze poradzimy i myślę, że zapowiedź tutaj tych reform, które nie zawsze będą łatwe, no też świadczy o tym, że jest koalicja, jest rząd, który da sobie radę. O to właśnie chciałam zapytać. 2012 ma być rokiem reform w Polsce. Czego my się możemy spodziewać? No, więc no, są zapowiedziane jest kilka reform takich, które będą budziły kontrowersje. Już chyba budzą. Budzą już, chociażby ta związana z wydłużeniem wieku pracy. Jest na razie większość opinii przeciwna, ale myślę, że trzeba tutaj rozmawiać, tłumaczyć i przedstawiać wizję kraju za 10, 20, nawet i dłużej, 30 lat. Pokazywać, jak wzrasta średnia wieku, z czego się cieszymy oczywiście wszyscy, bo to no, świadczy, że dobrobyt w Polsce wzrasta, że te 20 lat przynosi, 20 lat wolności przynosi efekty. W związku z tym, a jednocześnie coś, z czego powinniśmy się martwić, to sprawy demograficzne, że coraz mniej dzieci się rodzi. Społeczeństwo się starzeje. Starzeje i w związku z tym no, jest konkretny wniosek z tego wynikający. Coraz dłużej żyjemy, będziemy żyli coraz dłużej i coraz lepszej kondycji, to cieszy, ale z drugiej strony no, wymaga gdyby dłuższej pracy. Ja myślę, że pracę nie trzeba traktować jako karę. I w coraz większym stopniu, ja myślę, że już teraz widać ten proces, że wiele osób wcale tak bardzo nie chce przechodzić na emeryturę, choć ma uprawnienia i ten procent będzie szybko wzrastał. I w tym kontekście inaczej ta reforma wygląda, ona jest no, potrzebna, jest nieodzowna. No, myślę, że już wkrótce nastąpi reforma służb mundurowych, jeśli chodzi o świadczenia emerytalne. No, no chyba to tutaj jest zdecydowana akceptacja społeczna. Rzecz jest przedyskutowana przez ostatnie 2-3 lata i
już najwyższy czas, żeby podejmować decyzję. Czym pan zajmie się w 2012? Bardzo dużo. Jakie najważniejsze zadania? No, oczywiście będę chciał i chcę wypełniać obowiązki, którymi obdarzyli mnie wyborcy, czyli praca w parlamencie, dwie komisje, Komisja Rozwoju Wsi i Rolnictwa i Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, czyli dwa tematy, którymi zajmuję się od zawsze, ale cały szereg zespołów, które wiążą się z kolei też i z zainteresowaniami, i z działaniami, ale też z interesem naszego regionu, czyli zespół do spraw energetyki, zespół wodny, który dotyczy no, oczywiście całej Polski, ale szczególnie ważny jest dla Wielkopolski, a tym samym dla naszego regionu konińskiego. Zespół do spraw organizacji pozarządowych czy strażacki, no to są też ważne, bo tutaj wypracowywane ustawy, działania, programy umożliwiają większą aktywność obywatelską, a to jest bardzo ważne, to jest istotne. Tutaj w ciągu 20 lat mamy sporo osiągnięć, ale też i jeszcze więcej powinniśmy chyba zrobić, bo jest pewna stagnacja, na przykład jak liczą wolontariusze biorący udział w różnych akcjach, to wychodzi, że w ostatnich latach nie wzrasta, mimo że już wolniej, ale wzrasta liczba organizacji pozarządowych, ale zarówno tych organizacji pozarządowych jest za mało i wolontariuszy jest za mało, że my od szkoły zaczynając, od pierwszych lat szkoły podstawowej, powinniśmy umiejętnie angażować młodzież w różnego rodzaju działania, żeby wyrastali obywatele, no, którzy już cały czas są aktywni i wtedy budzi to zadowolenie wewnętrzne tych osób, ale pomaga też tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Wolontariusze włączą się m.in. w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tak. Włączył się także Klub Biegaczy Aktywni Konin, będzie bieg. Tak, no to jest taka akcja sztandarowa, jeśli chodzi o trzeci sektor, czyli jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o wolontariuszy. O tej akcji mówią wszyscy, ogromna ilość się angażuje i to cieszy. Nadal chętnie, pomimo 20 edycji. I to cieszy i to przynosi konkretne, wymierne efekty, ale jednocześnie powinniśmy wszystko robić i to, co poprzednio mówiłem, jak gdyby temu ma też służyć. Żeby to nie było zachowanie od święta, tylko żeby to było zachowanie na co dzień. Klub Biegaczy Aktywni Konin, który powstał w roku 2011, w marcu, no był aktywny cały rok, organizował różne imprezy i nie sposób, żeby nie wesprzeć orkiestry. I tutaj członkowie zarządu, Adam Gabski, Waldek Szygenda bezpośrednio się zaangażowali, organizują bieg z cukrzycą, z jednej strony zwraca uwagę na chorobę, z drugiej strony będzie wspierał zbiórkę pieniędzy, ten bieg na orkiestrę, no i wreszcie propaguje bieganie, to co, na czym nam też zależy, bo z tego bierze się zdrowie i wtedy mniej będzie potrzeba akcji tego typu, żeby pomagać tym potrzebującym, tym, którzy no, są już w takiej sytuacji, jak tu kolejna zbiórka na dzieci i chyba pewne nową w orkiestrze, bo pompy insulinowe dla kobiet w ciąży będą też zakupywane z tej zbiórki. No to już jest pomoc naprawdę takim osobom w potrzebie, osobom, które już nie mają wiele czasu, tak? Dzieci, trzeba im pomóc szybko, jak najszybciej. Panie senatorze, wybiera się pan na 20 finał orkiestry? No będę, na pewno będę uczestniczył i myślę, że też będę i przy biegu, a może też i później wieczorem na licytacjach. Dziękuję za rozmowę.